Cześć, ja jestem Anjon i będę dzisiaj otwierał na swoim koncie Soul Stone. Jest ku temu dobra okazja, ponieważ wystartował Soul Chase Tournament, w którym do zdobycia jest całkiem sporo nagród, chociaż nie jest prosto dotrzeć do tych legendarnych książek, zwłaszcza, że Soul Stone'ów mam tylko 30 małych i 2 średnie. Zbierałem je od ostatniego turnieju. Na mojej wishliście możecie zobaczyć nietypowego czempiona. Wstawiłem Angara, który jest znany jako najgorsza albo jedna z najgorszych legend Void w całej grze. Jednakże niedługo dostanie buffa, a ja miałem to szczęście lub nieszczęście wylosować go kiedyś z shardów. Nie budowałem go dotychczas, ale uznałem, że ponieważ dostanie buffa, to jest dobry moment. Dlatego możecie spodziewać się niedługo na kanale testu Angara po buffie i porównamy go do tego, jak wyglądał przed zmianami. Reszta czempionów dość standardowa. Nie obraziłbym się, jeśli wylosowałbym 3-4 gwiazdkową duszę dla Newta. Zaczynamy. 89 punktów, całkiem nieźle jak na początek. I legenda na początku, suzerenka to nie mam go. O, ale Geomancer 4-gwiazdkowy. I to jest świetny pull. 4-gwiazdkowy Geomancer to prawdopodobnie będzie upgrade dla mnie. To jest świetny champion, legenda w przebraniu epika. Muszę zobaczyć. Tak, Geomancer, mam obecnie go na 2 gwiazdkach. No i teraz pytanie, czy upgrade'ować te 2 gwiazdki, czy budować drugiego Geo, który czeka w wolcie. Będę musiał to przemyśleć. Będę miał o czym myśleć. 2 Geomancerów to by było coś. No dobrze, otwieramy dalej. 33 punkty. Te spoilery niestety mówią nam, że nie spodziewamy się tutaj zbyt wiele ciekawych rzeczy. Madame Series 1-gwiazdkowa. Ją już ma na większej liczbie gwiazdek. Allure podobnie. Husk 1-gwiazdkowy. Jego chyba też mam na większej ilości gwiazdek. Juliana. Muszę teraz posprzątać, sprzedać kilka dusz. A, Allure. To jednak upgrade dla mnie o 1 gwiazdeczkę. Husk tak samo. I wracamy do otwierania. 229, niezły wynik. Pachnie mi tutaj mitycznym czempionem. Tak, i miałem rację. Frolni. Oczywiście żadnego mitycznego czempiona nie mam. Whisper to nie będzie dla mnie upgrade. Mam już więcej gwiazdek dla niej. Chyba, że zbuduję drugą. Zobaczymy. Ares chyba dostanie więcej gwiazdek. Tak. Frolni. Nie miałem go jeszcze. On zawyżył tutaj punkty. I 2 Immortal. Otwieramy. Co tym razem? 30 punktów. Epic. Terror Beast. Nic ciekawego. I 2. Średni 30, więc podobny epic będzie jak za pierwszym razem. Godseeker Aniri 4 gwiazdki. To jest akurat ciekawy pull. Wprawdzie moja Godseeker ma już 6 gwiazdek. Udało mi się kupić 6-gwiazdkową duszę dla niej. Ale jeśli będę budował kiedyś drugą Godseeker, to te 4 gwiazdki to dobry początek. Ares dostała 2 gwiazdki upgrade'u. Ares jest w moim teamie unkillable na klan bossa, także te 2 gwiazdki do Phantom Touch przydadzą jej się. Whisper. Czy budować drugą? Muszę to przemyśleć, ale prawdopodobnie zbuduję drugą. To bardzo dobry champion. Sprawdźmy jeszcze, jak wyglądają punkty w turnieju.
No nie zdobyłem ich zbyt wiele, ale 300 energii zawsze się przyda. 411 aktualnie do Void Shard jeszcze troszeczkę brakuje. Kto wie, może jeszcze uda mi się w czasie tego turnieju dorobić kilka punktów. A na dzisiaj to już koniec. Cześć i do zobaczenia następnym razem.